Szybka zmiana w studiu. Panowie Mirosław Karolczuk i pan Konrad Kazaniecki dołączyli do nas. Witam panów. Dzień dobry, panie redaktorze. Ponownie witam słuchaczy Radia 5. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Artur Parafinowicz tu bez zmian. Panowie Mirosław Karolczuk, burmistrz Augustowa. Dodam, tu też bez zmian. Tak? Pan Konrad Kazaniecki, tu zmiana. Burmistrz Gołdapi, nowo wybrany, niezaprzysiężony jeszcze. No, panowie, komentarz do wyniku. Proszę. Ja bardzo serdecznie chciałbym podziękować dla wszystkich mieszkańców gminy Gołdap za oddane głosy na mnie, ale także chciałbym bardzo serdecznie podziękować Piotrowi Bartoszukowi, który zdobył świetny wynik. Chciałbym podziękować za tą kampanię Fair Play, ponieważ ta kampania naprawdę była kampanią bardziej współpracy niż nienawiści, a więc tutaj to był najlepszy przykład, najlepszy kierunek, no i odbiór społeczny jest bardzo dobry. No i do zobaczenia ze wszystkimi kandydatami, ale także z Piotrem Bartoszukiem przy wspólnym działaniu. Przy wspólnym działaniu, czyli? Zobaczymy. Dajmy trochę czasu i myślę, że wypracujemy jakiś model współpracy. Pan Mirosław Karolczuk, 56% głosów poparcia w drugiej turze. Oddaję głos. Poprawiłem wynik sprzed 5 lat. Jeśli chodzi o bezwzględną liczbę głosów, zdobyłem więcej niż poprzednio. No, co też mam powód do satysfakcji, zdecydowana różnica, jeśli chodzi o mojego przeciwnika. Znaczy, nie mówię tego, żeby się chepić, chodzi mi bardziej o to, że w porównaniu też z wynikiem sprzed 5 lat, tam zadecydowało około 150 głosów, teraz moja przewaga to jest 1000 głosów. Ja również chciałem serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy oddali na mnie głos, ale również, już to wczoraj zrobiłem, kontrkandydatom, zarówno z pierwszej, jak i z drugiej tury. Wczoraj zresztą zadzwoniłem do mojego przeciwnika z drugiej tury, pogratulowałem wyniku, bo mimo wszystko no, byli tacy mieszkańcy Augustowa, którzy oddali na niego głos. Ja mam nadzieję i tak chcę dalej działać, żeby w Augustowie naprawdę spróbować zbudować koalicję na rzecz Augustowa, nie na rzecz spierania się ze sobą, a na rzecz rozwoju naszego miasta. No właśnie, panie burmistrzu, łatwo podziękować swoim wyborcom, a co by pan powiedział osobom, które stawiały na pana Andrzeja Zarzyckiego? Co właściwie to bardzo często się zastanawiam, co nimi kierowało, tak? No, za mną jest to pewne realne działanie, które można obejrzeć. Można chodząc po Augustowie zobaczyć, co ja zrobiłem. No tam z konieczności musiały być obietnice. Przyznam szczerze, nie chcę już tutaj jakby w dalszą polemikę wchodzić. Niektóre z tych obietnic były mrzonkami, ja to dzisiaj mogę powiedzieć, były naprawdę takimi obietnicami politycznymi. Natomiast były też pomysły na to, jak pan Andrzej widzi, jego ekipa widzi rozwój Augustowa. Tam jest pewne inne priorytety są wskazywane w jego programie. No ja mam nadzieję, że mój program jest bardziej uniwersalny, a też to, co już mówiłem, badanie, które obecnie wykonujemy, nie robimy tylko po to, żeby je położyć na półkę. My chcemy wyciągnąć z tego badania daleko idące wnioski, a wręcz na początku przyszłej kadencji zamierzam przekonsultować te wyniki. Mam nadzieję, że usłyszę też od nowych radnych i od radnych obecnej kadencji, tej przyszłej, propozycje. Wierzę, że wszyscy dobrze życzymy naszemu miastu i że uda się znaleźć dzięki temu wspólne elementy do działania. Pana Konrada Kazanieckiego trudno nawet pytać o pana Piotra Bartoszuka, bo po ostatnim spotkaniu, trudno to nazwać debatą, wyglądało, że panowie grają do jednej bramki tak naprawdę i jest jeden wybór, tak? Niemniej, co teraz, jeśli chodzi o Gołdap, jeśli chodzi o wyborców pana Bartoszuka? Będę starał się realizować także założenia Piotra Bartoszuka, ale także innych kandydatów, którzy startowali w pierwszej turze. Na pewno będę chciał współpracować z każdym, żeby działać dla zrównoważonego rozwoju gminy Gołdap. Będziemy musieli wyznaczyć nowe kierunki działania, ale na samym początku usiąść do okrągłego stołu i znaleźć lub też wypracować pewne rozwiązanie na dokończenie budowy zakładu przyrody leczniczego. I to będzie pierwsze zadanie, które sobie stawiam jako punkt honoru. Już w tym tygodniu organizuję pierwsze spotkanie z osobami, które mogą nam pomóc, ale także z instytucjami, które dały nam dotacje na tą budowę, ponieważ do końca czerwca musimy już wdrożyć rozwiązanie i pokazać złoty środek, za pomocą którego rozwiążemy ten problem. Jeszcze przed zaprzysiężeniem, tak?
Tak, jeszcze przed. Staramy się działać już troszeczkę wcześniej, a już po zaprzysiężeniu na pewno też ogłosimy ogromne konsultacje społeczne, ponieważ będziemy chcieli się spotkać na wszystkich osiedlach, we wszystkich sołectwach, żeby zebrać Państwa wszystkie dobre pomysły i zbudować mapę potrzeb społecznych na wiele lat dla gminy Gołdap. Tu przed chwilą panowie Czesław Rankiewicz i pan Karol Sobczak poruszyli temat frekwencji. No w Suwałkach 33%, 42% w Olecku. Państwa też oscylowało około 40%. Co ta frekwencja mówi o wyborach, o wyborcach, o mandacie, jaki panowie otrzymali? Pan burmistrz Augustowa. 39% bodajże wyszła u nas frekwencja w drugiej turze. No, napawa nas to, nie ma co, myślę, że wszystkich, którzy działają na rzecz swoich lokalnych, małych ojczyzn, napawa nas to no, pewnym frustracją, tak? Chcielibyśmy, żeby ta obecność przy urnach wyborczych była zdecydowanie większa. Nie wiem, no, ciągle myślę, że trzeba zachęcać ludzi młodych. Bez napływu nowej, świeżej energii ludzi, którzy inaczej patrzą trochę na miasto, ci, którzy są, jak to się mówi, przyszłością narodu, tak, czy przyszłością miasta, oni powinni nie tylko narzekać, ale też powinni brać czynny udział w budowaniu tego miasta. No, jeżeli sami coś zaproponują i sami będą tymi, którzy będą siłą sprawczą, żeby to zrobić, no to powinni być z tego zadowoleni. A u nas jest tak, że nie startują, ja nic nie zmienię, nie idę do urny wyborczej, bo mój głos nie jest ważny, ale później narzekam, że coś się nie udało zrobić. Jest to frustrujące. Bardzo chcielibyśmy, też będziemy nad tym pracować, żeby coś, co się pięknie rozwija, szczególnie wśród organizacji senioralnych. W Augustowie mamy wysyp tych organizacji. Myślę, że sprzyja temu również otwarcie Augustowskiego Centrum Aktywności Seniora, ale no nie ma symetrycznego odzewu ze strony młodych ludzi. Tu chcielibyśmy zadziałać, zresztą zrobiliśmy w tym ostatnim okresie dużo na rzecz młodzieży. Chcielibyśmy, żeby też ta młodzież była aktywna społecznie, politycznie. Tutaj wysunęła się taka teoria kwadrans temu, że być może ta frekwencja jest wyższa tam, gdzie są emocje w kampanii, gdzie jest takie zwarcie. W Suwałkach była taka, nazwijmy to, dżentelmeńska kampania z obu stron bez większych emocji. W Olecku wyglądało to z tych emocji, że jest znacznie więcej. W Augustowie też emocje były, no ale w Gołdapi panowie praktycznie poklepywali się po plecach i wynik taki, jeśli chodzi o frekwencję, jak w Augustowie lub w Olecku. Wynik tutaj frekwencyjny był dość podobny, ale też trzeba zwrócić uwagę na to, że kampania informująca o drugiej turze wyborów była dość niedużą kampanią robioną przez Urząd Miasta w Gołdapi, Urząd Miejski w Gołdapi. Odwiedzając domy, w co trzecim domie słyszałem pytanie, ale pan przecież był u mnie 3 tygodnie temu. Co, pan znowu gdzieś startuje? Są jakieś wybory? A więc niewiedza mieszkańców, w szczególności tych starszych mieszkańców na terenach wiejskich była bardzo duża. I tutaj musimy dążyć do tego w przyszłości, żeby informować w wzmożony sposób mieszkańców o kampaniach lub też o wyborach. Bo jeżeli tego nie będziemy robić, to też ta frekwencja będzie dość niska. Wiele osób nie ma dostępu do kont facebookowych, nie ma dostępu do Facebooka, w szczególności w starzejącym się społeczeństwie. A więc musimy tutaj znaleźć jakiś złoty środek czy też instrument. I tutaj pan burmistrz mu opowiadał przed spotkaniem w studio o pewnego rodzaju instrumencie, który udało się wdrożyć, powiadomienia SMS-owe do mieszkańców i uważam, że musimy też iść w tym kierunku, żeby ta informacja szybciej i łatwiej docierała do wyborcy. W pierwszej turze spotkałem się z taką opinią od jednego z kandydatów na wójta gminy, że ja potrzebuję wysoki wynik, nie dlatego, żeby wygrać, bo jestem o tym przekonany, ale potrzebuję tego wysokiego wyniku jako oręża do dyskusji z politykami o szczeble wyżej niż samorząd gminny, żeby pokazać, ile szabel mam za sobą i jakim poparciem dysponuję, aby lepiej negocjować. Jest w tym sens, w tej tezie? Nie wiem, wydaje mi się, że jeżeli jestem przekonany o tym, co chcę zrobić, to jestem w stanie też przekonać tych polityków szczebla wyższego, że trzeba mnie wesprzeć, trzeba wesprzeć Augustów. Nie chciałbym tak, jakby, żeby przyznawanie środków chociażby dotacyjnych, czy też jakby takie wspieranie zależało od tego, czy moje poparcie wyglądało 80%, czy 55%, tak jak w moim przypadku. Wydaje mi się, że nie powinno mieć to znaczenia.
Natomiast dosyć istotne jest moim zdaniem niezależność polityczna w gminie, na najniższym szczeblu naszego samorządu. Ja jestem w ogóle, mówię to od wielu lat, jestem przeciwnikiem partii na tym dolnym szczeblu. Uważam, że tutaj, zresztą mówiłem, takie ukuliśmy hasło, że moją partią jest Augustów, a nie żadne barwy, czy z lewa, czy z prawa, czy jakieś inne. I to powinno być najbardziej ważnym elementem zabiegów, czy to radnego miejskiego, czy powiatowego, czy też rozmów z sejmikiem, że chcę budować swoje miasto, a moje barwy nie powinny odgrywać tutaj większej roli. Aż się chcę zapytać, a to się tak da? Da się tak. No tutaj najważniejszym tym argumentem są dokumenty projektowe, czyli przygotowana kompleksowa dokumentacja, przygotowany dobrze wniosek i moim zdaniem samorząd województwa, ale także rząd wtedy będzie rozmawiał z poważnym graczem. Bo jeżeli nie będziemy mieli tej dokumentacji, a stoimy na dzień dzisiejszy w obliczu w Kołdapi braku dokumentacji na wiele projektów, czy to w samorządzie gminy, czy to w samorządzie powiatowym, a przed nami najlepsza perspektywa unijna, ale także Krajowy Plan Odbudowy. A więc tutaj mamy wiele instrumentów finansowych, ale my jako samorząd gołdapski będziemy musieli troszeczkę przyspieszyć, nabrać wiatru w żagle, żeby mieć tą dokumentację i mieć kompletne wnioski. To ja kibicuję takiej sytuacji, kiedy o przyznaniu dotacji decyduje merytoryczność wniosków. Panowie, ostatnie słowo do słuchaczy. Co teraz, pan Mirosław Karolczuk? Kontynuacja tego, co jest dosyć dobrze rozpędzone. No, tutaj rozmawialiśmy też w swoim gronie, że na 2 lata to projektów mamy zaczętych, także nawet gdyby była zmiana, to ktoś by przyszedł i przez te 2 lata miałby co robić. Na szczęście złożyło się tak, że będzie kontynuował to ten sam burmistrz, w związku z tym my w odróżnieniu tutaj od kolegi z Gołdapi, no mamy lepszą sytuację. Realizujemy teraz kilka dokumentacji projektowych na nowe inwestycje, żeby być przygotowanym po sięganie środków. Kilka rzeczy to są rzeczy bardzo istotne. Powiem tylko o 2. Dokumentacja na kładkę łączącą 2 brzegi rzeki Netty i łączącą 2 dzielnice. 2. rzecz bardzo istotna, która będzie istotna i dla mieszkańców, ale też ożywi ruch turystyczny, to jest nowoczesne, multimedialne Muzeum Kanału Augustowskiego. Bardzo dobre też prognozy, jeśli chodzi o rozmowy z obecnym konserwatorem zabytków, powrót do idei wpisania Kanału Augustowskiego na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To są działania, takie 2 tylko, które wymieniłem, które powodują, że już nie mogę się doczekać ich realizacji i wzięcia się za ten temat i działań. Będę szukał dla tych moich, naszych pomysłów szerokiego poparcia również w Radzie Miejskiej. Pan Konrad Kozaniecki? Tak naprawdę naszym najważniejszym kierunkiem będzie współpraca, czyli wypracowanie dla dobrych projektów wspólnie z Radą Miejską rozwiązania, znalezienie takiej, można powiedzieć, że nowej wizji dla rozwoju gminy Gołdap, dla rozwoju terenów wiejskich, ale także miejskim, no i określenie jasnego kierunku rozwoju uzdrowiska, ponieważ kilkanaście lat temu podjęliśmy decyzję, że jesteśmy miastem uzdrowiskowym, a więc musimy też nabrać wiatru w żagle, ściągnąć nowych inwestorów, ściągnąć nowe inwestycje, żeby to uzdrowisko rozwijało się tak, jak dzieje się to w Augustowie. Dziękuję panom za spotkanie. Przypomnę, pan Mirosław Karolczuk, burmistrz Augustowa, pan Konrad Kozaniecki, nowo wybrany burmistrz Gołdapi, byli gośćmi Radia 5. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia już na żywo. Tak, a wcześniej gościli w studiu Radia 5 pan Czesław Rankiewicz, prezydent Suwałk, pan Karol Sobczak, burmistrz Olecka. Telefonicznie łączyliśmy się z panem Dorianem Krause, nowo wybranym burmistrzem Sejn. Wszystkim panom gratulujemy. No i cóż, proszę państwa, po wyborach, lada moment majówka, czerwiec i znowu wybory do Europarlamentu. Dziękuję za uwagę, Artur Parafinowicz. Do usłyszenia.